jeszcze w kontekście naszego ostatniego spotkania w Jaworznie, dzisiaj jest przyjemnie, ciepło. Tamto spotkanie będę szczególnie właśnie kojarzyć z tych podziemi kościelnych w dobie ogrzewania panelami słonecznymi, co w porze zimowej różnie się sprawdza, co mieliśmy okazję odczuć na własnej skórze. Także dzisiaj znacznie bardziej... Ale ostrzegłem, może było się brać w ciepło. Tak. Rzeczywistość. Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki temat? I przede wszystkim właśnie w kontekście tego teraźniejszość czy przyszłość. Jak wiecie Państwo, lubimy oglądać filmy science fiction, ponieważ w nich zawarte są różne tropy informujące czy programujące społeczeństwo na pewne rzeczy i pewne rozwiązania, które są sukcesywnie wdrażane. I tak się ostatnio zastanawiałam, że oglądanie tych filmów albo jakby traktowanie tych wszystkich scenariuszy jako czegoś, co dopiero ma nastąpić, jest swego rodzaju pułapką. Dlaczego? Dlatego, że jak się rozejrzymy dookoła i tak się naprawdę dobrze zastanowimy nad tym, jak ten świat już realnie wygląda, to się okazuje, że właściwie te podstawowe technologie czy podstawowe rozwiązania pewne socjotechniczne, one już dawno zostały wprowadzone. One już dawno funkcjonują. I powiedzmy, to, co ma być tym następnym krokiem, czyli przejście do powiedzmy jakiejś takiej symulacji w postaci, nie wiem, metaversum, w postaci podpięcia wszystkich ludzi do świata już takiego rzeczywiście bezpośrednio cyfrowego poprzez różne jakieś tam, nie wiem, urządzenia, jakieś okulary, które nie wiem, ludzie będą nosić, awatary, którymi się będą posługiwać. Jakby to się wydaje, że to jest coś w rodzaju jakiegoś przeskoku cywilizacyjnego, ale na dobrą sprawę my jedną nogą już w tym świecie istniejemy. I dzisiaj właśnie chcielibyśmy na to zwrócić uwagę, ponieważ coś, co funkcjonuje wokół nas, staje się czymś normalnym, prawda? My już jakby starsze pokolenie jeszcze pamięta ten świat, który gdzieś tam wcześniej istniał, ale on już jest taki trochę nierzeczywisty, prawda? Bo on już się gdzieś tam oddalił w przeszłości, on już jest jakimś obiektem wspomnień, porównań, ale to już nie jest nasza rzeczywistość. Natomiast my się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy, które stają się dla nas oczywiste, jakby wsiąkamy w to i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo podtrzymujemy tę rzeczywistość, którą jednocześnie krytykujemy, której jednocześnie się obawiamy, którą jednocześnie traktujemy jako zagrożenie. Więc ten wybór tego tematu to jest takie zaproszenie do tego, żeby uruchomić w sobie pewien proces refleksji na temat tego właściwie, w jakim świecie my już żyjemy, w czym uczestniczymy, jak się zachowujemy, czy przypadkiem nie jest tak, że siedzimy w tym głębiej, niż nam się to wydaje. I oczywiście na końcu pojawi się pytanie, jakby co z tym zrobić, jak z tego wyjść. I właśnie tym, co moim zdaniem już się wydarzyło, tym, co już właśnie było tym pierwszym krokiem i co już mamy za sobą, mamy jakieś powiedzmy 30 lat za sobą, to jest swego rodzaju przejście do tej rzeczywistości mediów. Jakby w tej chwili jesteśmy na etapie rzeczywistości, czy pewnej właśnie nierzeczywistości, która jest kreowana przez media, a którą my traktujemy jako, można powiedzieć, tą realną, prawdziwą rzeczywistość. I moim zdaniem tym kluczowym krokiem było przejście z tego świata, kiedy człowiek jeszcze nie znał tych właśnie wszystkich, przede wszystkim elektronicznych mediów, ale nawet świata telewizji i rzeczywiście jakby żył otoczony w swoim pewnym realnym świecie, który poznawał zmysłami ludzi jakby... Znał tylko tych ludzi, których rzeczywiście mógł osobiście poznać, spotkać, oglądnąć, zobaczyć na własne oczy, usłyszeć na własne uszy i gdzie w pewnym momencie pojawił się świat tworzony za pomocą obrazów i dźwięków,
oderwanych od tego, co rzeczywiście się dzieje. I moim zdaniem to był ten rzeczywiście taki przełomowy moment, kiedy człowiek przeszedł od tego świata, którego doświadczał rzeczywiście swoimi własnymi zmysłami, do oglądania i przeżywania rzeczywistości kreowanej przez media. I teraz moim zdaniem przejście z tego świata, w którym już żyjemy, do świata, powiedzmy, właśnie takiego, jak to widzi Zuckerberg, metaversum, prawda, czy jakiejś takiej innej symulacji, gdzie człowiek w zamyśle właśnie twórców tego systemu ma być dosłownie ze swoim ciałem, ze swoim umysłem podpięty przez jakieś tam chipy, czy jakieś urządzenia właśnie do takiej wielkiej symulacji. Moim zdaniem ten krok ma dużo mniejsze znaczenie niż ten krok, który już jest za nami. Dlatego, że jak teraz popatrzymy, jaki stosunek ma większość osób żyjących w tym współczesnym świecie do treści prezentowanych przez telewizję, to moim zdaniem to był właśnie ten najważniejszy krok, ponieważ większość ludzi już i tak nie odróżnia tego, co jest realne, co się dzieje w rzeczywistości, od tego, co jest prezentowane na ekranach telewizorów, komputerów czy też w radiu. Te obrazy, które obserwujemy właśnie na monitorach, one całkowicie oderwały się od realnej rzeczywistości i większość osób już tego nie rozumie. Większość osób nie ma absolutnie żadnego krytycznego i zdystansowanego stosunku do tego, co widzi. I jakby cała ta trudność i całe to niebezpieczeństwo polega na tym, że ci, którzy tworzyli nowoczesne media, oni bardzo dobrze rozumieli, jak funkcjonuje nasz mózg, jak funkcjonuje nasz umysł. A nasz umysł funkcjonuje w ten sposób, że kiedy patrzymy, powiedzmy, na obrazy w telewizji, nasz umysł sam z siebie nie odróżnia, czy to jest coś realnego, czy to jest coś sztucznego. Nasz umysł widzi obrazy, widzi ludzi, widzi twarze, widzi pewne wrażenia, prawda, pewne zachowania, i nasz umysł nie odróżnia, czy to są rzeczy realne, czy to są rzeczy wyreżyserowane gdzieś, prawda, przez specjalistów. I to jest ten kluczowy punkt, na który chcielibyśmy dzisiaj tutaj właśnie zwrócić uwagę, bo to jest jakby i temat z zakresu pewnej socjotechniki i sterowania, ale także i temat, który mnie interesuje jako filozofa, prawda? Ponieważ tu się pojawia pytanie, czym jest realna rzeczywistość? Czym jest realna rzeczywistość, jeśli ten obraz w telewizji wygląda tak, jakby to było na żywo, prawda? Że nasz umysł sam z siebie traktuje to, jakby to wszystko się działo na żywo. Jest to pewien bardzo prosty mechanizm, ale jeśli zrozumiemy właśnie jego działanie, jeśli zrozumiemy, co specjaliści z tym mechanizmem zrobili, to wtedy rozumiemy, jak daleko pewne rzeczy mogły się posunąć. Bo jeśli ci, którzy tworzą te obrazy, wiedzą, że nasz umysł nie odróżnia fikcji od tego, co się dzieje namacalnie, i że większość ludzi nie wie tego, że nasz umysł tego nie rozróżnia, to w momencie, kiedy większość ludzi jest cały czas programowana na to, że powiedzmy telewizja informuje, że jeśli mamy do czynienia z tak zwanymi poważnymi mediami, a poważne media oczywiście nie kłamią, a poważne media oczywiście nie oszukują, w poważnych mediach pojawiają się poważni eksperci i w poważnych mediach pracują rzetelni, uczciwi ludzie. Jeśli ludzie to przekonanie sobie zinternalizują, przyjmą do siebie, to są absolutnie przekonani, że jeśli coś się pojawi na ekranie telewizora, to przecież tak jest. I moim zdaniem większość ludzi już żyje swego rodzaju symulacji, swego rodzaju nierzeczywistości, sztucznej rzeczywistości tworzonej przez specjalistów, którzy doskonale opanowali sztukę tworzenia fikcji, która do złudzenia przypomina rzeczywisty świat. I jak zrozumiemy ten mechanizm, to wtedy przestaniemy bezkrytycznie
podążać za tym, co widzimy, co słyszymy, zrobimy krok do tyłu i się zastanowimy nad tym, co się dzieje. I teraz oddam głos Adamowi, który przybliży jakby pewne techniki, które są wykorzystywane właśnie do tworzenia tej sztucznej, tej nierzeczywistości, która jednakże do złudzenia przypomina tą prawdziwą rzeczywistość, żebyśmy właśnie mieli świadomość tego, że to już się dzieje. I przejście, powiedzmy, do tej symulacji, nie wiem, metaversum i tak dalej, to już nie jest przeskok. To już jest tylko malutki kroczek, który domknie to, z czym mamy właściwie już do czynienia. Nie, czy mam z tego mówić, czy z tego? Zobaczmy, czy działa. Dobrze, dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Rzeczywiście świat medialny charakteryzuje się możliwościami różnego rodzaju nieznanych wcześniej manipulacji i to zarówno pod względem głębokości tej manipulacji, jak również liczby osób, którymi można tę manipulację obić. Zacznijmy może od zwykłej manipulacji. Manipulacja, powiedzmy sobie szczerze, była od zawsze w polityce. Ja sobie nie wyobrażam świata, gdzie manipulacji by nie było. Zresztą nawet takie słowo socjotechnika, które dzisiaj ma właśnie bardzo pejoratywne znaczenie jako oszustwo, manipulacja właśnie, jako synonim manipulacji. Początkowo, co ciekawe, funkcjonowało w języku polskim przed wojną, kiedy się pojawiło, w znaczeniu bardzo pozytywnym. Socjotechnika służyła wydobyciu z człowieka wszystkiego, co w nim jest najlepsze, za pomocą odpowiednich technik. Nie używano pojęcia manipulacyjnych, no bo de facto o to chodziło, ale miała cel pozytywny. Problem polega na tym, że w pewnym momencie przyszli tacy, którzy stwierdzili, ale właściwie jeśli jest to skuteczne i dochodowe, czy musi mieć cel pozytywny. I wtedy słowo socjotechnika zaczęło być symbolem słowa manipulacja i zaczęło nabierać tego znaczenia, jakie ono ma dzisiaj. Socjotechnika, ta właśnie manipulacja na pewnym poziomie była zawsze, są powiedzmy manipulacje proste i manipulacje bardziej skomplikowane. Manipulacja prosta. Być może słyszeliście Państwo taką ostatnią mini aferę, a mianowicie jeden publicysta taki konserwatywny, niejaki Ronald Lasecki, na fundacji, jakiejś tam zebraniu fundacji Patriarchat, na którą zresztą też mnie zaproszono, ale nie poszedłem. Tak. Wygłosił taką słynną już, prawda, formułę, że kobieta jest to część dobytku. I że tak zawsze było, no i generalnie, że tak być powinno i coś tam jeszcze w pobliżu się pojawiał wspaniały przykład Arabii Saudyjskiej. I ja powiem tak. Mądre to nie było, w ten sposób uzgodnijmy, ale jest pytanie, co zrobiły z tym media. A mianowicie media wyśledziły, że na tej imprezie siedział sobie na widowni Janusz Korwin-Mikke. Dlatego zrobiono z tego wielki rwetes. Kolegę Ronalda Laseckiego przypisano jako publicystę Konfederacji. Ja akurat znam kolegę Laseckiego, on nienawidzi Konfederacji. Tak. Uważa ją za liberalną, wolnorynkową, obrzydliwą. On jest tradycjonalistą z epoki kamienia łupanego, prawda? Zwolennikiem Dugina, nienawidzi wszelkiego liberalizmu, indywidualizmu i jeszcze, żeby było ciekawie, popiera program Fit for 55 Unii Europejskiej. Dlatego, że jest antykapitalistyczny i antyliberalny. Tak, no bo świat tradycji jest światem ekologicznym. Bez samochodów. On zresztą korzysta głównie z roweru. No i ja bym powiedział tak, no i dobrze, Ronald Lasecki sobie powiedział, co powiedział. Po pierwsze, media skojarzyły go z Konfederacją, z którą nie ma nic wspólnego. Po drugie, wszystkie media natychmiast podkreśliły fakt, że na sali znajdował się Janusz Korwin-Mikke. Jak już patrzymy potem, co media spisują z kolejnych mediów, to właściwie po pewnym momencie się okazało, że to on to powiedział. Tak, że kobieta jest częścią, prawda, dobytku mężczyzny. Sam zresztą zainteresowany, czyli Janusz Korwin-Mikke, napisał na Twitterze bardzo mądrze, że ja tylko tam byłem. Tak.
Ale znając zresztą poglądy pana Janusza, powiedzmy sobie szczerze, nie należą, mówiąc bardzo delikatnie, do feministycznych, więc skojarzenie go z tego typu koncepcją nie było trudne. I o to chodziło, no i potem się pojawiają wielkie, widziałem w internecie, wpisy, kobiety, jak możecie głosować na Konfederację, tam jest Korwin, a on twierdzi, że kobieta jest częścią dobytku mężczyzn. Także to jest taka manipulacja, nazwijmy, typowa. Zawsze takie manipulacje były, że ktoś powiedział, coś komu przypisano, prawda, i tak dalej. No to powiedzmy tak, taka manipulacja, zresztą częstokroć nawet nie zawsze, jest manipulacją złośliwie nieprawdziwą. Po prostu na zasadzie może być tak, bo cała manipulacja polega na czym? Żeby dać cytat i potem powiedzieć, że na sali był i Ksiński, i Grekowski, i ludziom się będzie kojarzyło, że on ma z tym coś wspólnego. To jest mniej więcej tak jakby napisać, że na naszym dzisiejszym spotkaniu, prawda, ktoś na przykład wypadł z okna i będzie podkreślane, że kandydat Konfederacji, prawda, był na sali. I we wszystkie media będą to podkreślały, że był na sali. Po co? Po to, żeby ludzie zapamiętali, że ktoś umarł, zginął, był nieszczęśliwy wypadek i gość z Konfederacji był obok. Czyli coś mają zapamiętać tylko tyle, że coś ma z tym wspólnego. Co? Nieważne. Grunt, żeby się kojarzyło negatywnie. Ja pamiętam taką prostą manipulację. Była kiedyś taka pani, która sobie grasowała po Sejmie, uwodziła różnych posłów, a potem opisała to w książce. To była taka pani. I pamiętam manipulację, jaka się pojawiała w tej książce. Ona tam kilku posłów zaciągnęła, nie wiem, czy naprawdę, czy nie, do łóżka. Potem to opisała, jak oni tam się w tym łóżku sprawowali. I przy każdym takim opisywanym pośle znajdował się taki w ramce biogram jego. Tak nie wiadomo po co. I co ciekawe, znalazło się tam również parę osób, biogramów ich takich w ramkach, o których ona nie pisze, że coś było. Tylko na przykład spotkałam na korytarzu posła Iksińskiego i nagle się pojawia biogram posła Iksińskiego na pół strony. Pytanie po co? Odpowiedź jest banalnie prosta, żeby każdy czytelnik tej książki zapamiętał, że coś miał z tą panią wspólnego. Tak, to są manipulacje. Klasyczne, w sumie proste, żeby nie powiedzieć prostackie. Przyzwyczailiśmy się do nich, one zawsze były. Co więcej, media masowe mają to do siebie, że można te manipulacje podawać w sposób masowy. Kiedyś, kiedy nie było mediów masowych, gazety, radia, telewizji i tak dalej, no to taką manipulację można było zrobić do sąsiadów, kilku znajomych i tak dalej. Gdzieś tam potem się rozchodziła w postaci plotki. Klasyczna plotka. Dzisiaj te manipulacje, ponieważ one się pojawiają w mediach, no to można manipulować już nie 30 osobami, a 300 tysiącami czy 3 milionami, podając tego plotki. Ale bym powiedział tak, to jest jednak, powiedzmy sobie szczerze, manipulacja na stosunkowo niskim poziomie. Ja, zresztą wszyscy Państwo byliście przez ostatnie lata świadkami manipulacji znacznie poważniejszych, powiedzmy sobie szczerze. Ja chciałbym powiedzieć nazwę jednej, ale algorytmy YouTube'a i innych tych mogą od razu nas tutaj... Tak, tak. To się nazywa sprawa po angielsku, i po francusku, i po polsku też, bo to z łaciny, wakcynacji tak zwanej, tak, tak. I myślę, że algorytm nie wyłapuje, bo zauważyłem, że algorytmy YouTube'a, to już a propos też, są jeszcze niezbyt inteligentne. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chce się ominąć słowo wychwytywane, należy albo znaleźć zamiennik i póki nie zostanie wpisany w algorytm ten zamiennik, że został wykryty i znaczy coś innego, można go używać. Ale jest druga metoda, zauważyłem, zdecydowanie prostsza, a mianowicie słowa zakazane mówimy w języku obcym. Ponieważ algorytm jest nastawiony na dany język, jeśli spotyka słowo w języku obcym, to głupieje. Nie rozpoznaje go, nie potrafi się tego domyśleć, że to jest w języku obcym, dlatego słowo wakcynacja jest słowem, tak, póki ktoś nie dopisze, że być może ktoś zrobi w ten sposób, o, Wielomski używa słowa wakcynacja i na dwóch, trzech kanałach kolejnych też się pojawiło, więc jest to synonim, póki co można.
Ja powiem szczerze, bo myśmy się oczywiście wszyscy zastanawiali nad całą tą wakcynacją, która przez ostatnie lata i cała, bym powiedział, no, szaleństwo z tym związane. Jakie właściwie tego były powody? Jak sobie przeszukamy opinie, które są udzielane, czy to w internecie, czy to przez niezależnych specjalistów, większość tych opinii skłania się ku temu, że byli tacy, którzy chcieli na tym zarobić. I rzeczywiście bardzo dobrze zarobili. Ale powiem szczerze, mnie nie przekonuje jedna rzecz w tym. To znaczy, ci, którzy dobrze zarobili, musieliby przekupić polityków i dziennikarzy właściwie z całego świata, żeby brali w tym udział. Jest proste pytanie, czy to jest realne, żeby tak wszystkich przekupić, żeby to się nie rozeszło, żeby ktoś tego nie nagrał, żeby ktoś tego nie ujawnił i tak dalej. Powiem szczerze, nie za bardzo w to wierzę, żeby to było coś takiego możliwe. Ja powiem tak, teorie spiskowe mają to do siebie, że spisek nie może być zbyt rozbudowany na cały świat, dlatego że w tym momencie teoria spiskowa staje się rzeczywiście niewiarygodna. Prawdę mówiąc, moja opinia jest taka, iż rządy poszczególnych państw bardzo się w tą sprawę zaangażowały, ponieważ odczuły w tym bardzo realną korzyść. I niekoniecznie była to korzyść taka, że ktoś wziął do kieszeni, bo jak mówię, za dużo było tych, których trzeba byłoby tutaj kupić. A mianowicie rządy całego świata szybko się zorientowały, że cała, bym powiedział, głupawka z wakcynacją sprzyja dyscyplinowaniu społeczeństw. I to jest istota. Zauważcie Państwo, że pierwsza, że tak powiem, fala wakcynacji i paniki wybuchła w Chinach. Chiny jednak generalnie są odłączone od całego tego systemu, nazwijmy to NWO, i mają, że tak powiem, swój autonomiczny system. I tam się po raz pierwszy pojawił ten problem wakcynacyjny i całej, prawda, grypopochodności, nazwijmy to w ten sposób. I władze chińskie szybko się zorientowały, że to jest bardzo fajny sposób, żeby pod tym pretekstem zdyscyplinować społeczeństwo w państwie autorytarnym. Tak, po prostu. I szybko przeprowadzono tą akcję właśnie dyscyplinowania społecznego. Państwa liberalno-demokratyczne bardzo szybko również zobaczyły, że jest to świetny mechanizm. Mechanizm przy pomocy, bym powiedział, zarówno świata polityki, jak i świata mediów, za pomocą którego można przećwiczyć dyscyplinowanie społeczne i przećwiczyć manipulowanie wielosetmilionowymi masami ludzkimi za pomocą wywoływania zbiorowego strachu i zbiorowych emocji. Bo zauważcie Państwo, strach nie wiązał się tylko z tym, że się zarazisz, będziesz chory, umrzesz. To był strach z jednej strony spowodowany, że to się stanie, z drugiej strony wywoływanie nienawiści do tych, którzy nie chcą się podporządkować. Pojawia się pytanie, dlaczego wywoływanie nienawiści? Ja sam zresztą tej nienawiści doświadczyłem w sklepie spożywczym, kiedy właściciel sklepu spożywczego, ponieważ wszedłem do niego bez namordnika, tak, właściciel sklepu udzielił mi napomnienia, żebym go założył. Ja go nie założyłem. No i mi powiedział, żebym wszystko rzucił i wyszedł, bo go zamorduje. Znaczy, on zasugerował mi, że mnie pobije, bo nie chce, żebym ja go zamordował. Tak. Ja mówię, to pan naprawdę chce, żebym ja to wszystko rzucił? Tak, rzuć pan. No to ja tak trzymałem koszyk, puściłem i wyszedłem. No, tak, no, miałem puścić. Tak, znaczy nawet spytałem, czy na pewno pan chce, żebym puścił. Tak. Więcej moja noga tam nie stanęła. Ale ten facet się po prostu bał. On był gotowy się na mnie rzucić z pięściami. Powiem szczerze, w moim przekonaniu to jakby się ze mną rzucił, zaczął szarpać, to się dopiero mógł zarazić, prawda? No ale to takie moje subiektywne przekonanie, prawda? Ale on się autentycznie bał, był tak przerażony. I teraz pojawia się pytanie, po co to wszystko? A mianowicie teoria... Zresztą teoria oparta oczywiście na wieloletnich praktykach psychologii społecznej, badań komunikacji społecznej i tak dalej. Ona pokazuje, że tego typu
że może powiem inaczej. Mówi się, że mniej więcej 80 do 90% ludzi jest w stanie uwierzyć w każdą rzecz, byle była ona w kółko im powtarzana ze wszystkich stron przez określony czas. To jest taki, tak już tak specjaliści od komunikacji społecznej, oni się tutaj różnią w swoich tych procentach. Dlatego, że to jest, jak mówię, między 80 a 90% uważa się, że wmawia się każdą rzecz. Ja czytałem różne książki na ten temat, rozmawiałem tam z różnymi praktykami. Ta liczba zawsze się między 80 a 90% pojawia. Zresztą powiedział mi to kiedyś nawet jeden ze studentów, który zajmował się sprzedażą. I tam miał jakąś prezentację, mówi, że świetna prezentacja, pan zrobił i tak dalej. On mi mówi, że on jest specjalistą od sprzedaży, tam reklamy robi. Ja mówię, nie, ja nie oglądam. A on, bo on mi się tam próbował chwalić, jakie zrobił reklamy i że znam z telewizji. Ja mówię, nie oglądam. A on mówi, a to znaczy co? No jak widzę reklamę, to po prostu przełączam na inny ten. A to pan jest w tych 10%. Ja mówię, no pewnie tak. A on mi zaczął tłumaczyć, że teoria reklamy i marketingu mówi, że zawsze zwracamy się tylko do tych 90%. Te 10%, które przełącza na inny kanał, dojście do nich z reklamą jest właściwie niemożliwe, ponieważ jak widzą reklamę, ludzie to natychmiast wyłączają. A jeśli nawet jest to możliwe, to trzeba zastosować tak wyśrubowane środki i koszty tego, że przekraczają koszty tego typu urabiania takiej osoby temu, co ona może kupić, więc to się nie opłaci. Te 10%, bym powiedział, zostawiamy się, w ogóle nimi nie interesujemy. I mniej więcej to wyglądało w ten sposób również w tej kampanii. Tylko teraz rzecz jest w tym, że zauważcie Państwo, przy tej całej tworzonej przez media kampanii strachu, równocześnie temu towarzyszyła kampania nienawiści do tych osób. Dlaczego? Dlatego, że one stanowiły z punktu widzenia polityków problem. To jest grupa, która nie dość, że się nie dała sobie przewrócić w głowie i wmówić wszystkiego, to jeszcze siedziała i miauczała, że to bzdury i że to manipulacja i tak dalej. Grupa jest niebezpieczna. Tak. Grupa jest kontestatorska, rewolucyjna, nie słucha się mediów, dlatego medioznawcy, specjaliści od mediów wynaleźli pomysł, że trzeba w te 90% zwrócić ich nienawiść do tych 10%. Tak, dlatego że jak oni będą ich nienawidzić tak, że chętnie by ich pobili, to nie będą słuchać tego, co oni mówią. I to się stało. Spróbujcie Państwo teraz porozmawiać z tymi, co tam prawda się biegali w tych namordnikach, wakcynowali się po 5 razy i tak dalej. Jak Państwo z nimi porozmawiacie, czy oni potwierdzają, że dali się oszukać? Generalnie nie. Można się spotkać nawet z takimi tezami, że właśnie dlatego, żeśmy się zwakcynowali 5 razy, prawda, to właśnie dlatego wszyscy żyjemy i Pan też. Bo się Pan od nas nie zaraził, bo byliśmy zwakcynowani, prawda, tak. Także na tym polega masowa manipulacja. Zauważcie Państwo, potem druga taka, jak się skończył jedno szaleństwo, zaczęło się drugie. Rozpoczęła się wojna na Ukrainie i rozpoczęło się ściganie z kolei tych, którzy mieli inne zdanie. Mieli inne zdanie, czy to już niektórych ścigano prawnie, bo tam, nie wiem, ktoś tam, jakiś starszy pan se napisał, że Putin jest chorążym pokoju, prawda, i coś tam, i dostał 3 miesiące w zawiasach za takie wielkie przestępstwo, bo na Facebooku coś takiego napisał. Po również tych, którzy mówili, że to jest nie nasza sprawa i nie powinniśmy się do tego mieszać. Również wybuchła bardzo podobna, bym powiedział, zbiorowa, tworzona przez polityków i media, akcja nienawiści do tych, którzy nie przeżywają, nie są zbulwersowani, nie popierają, nie przyłączają się i tak dalej. Zobaczcie Państwo, miesiąc temu, dwa, to ja jeszcze ruską onucą byłem. Już nie jestem. Od ja wiem, tygodnia, dwóch, tak. Czytam Beatę Szydło,
Mateusza Morawieckiego. Słuchajcie, nagle się okazało, że na Ukrainie to w ogóle są jakąś banderę tam niektórzy lubią, że jacyś neonaziści są, prawda? Że tak właściwie Jarosław Kaczyński powiedział, że tu nie chodziło o to, że Ukraina walczy za nas, tylko popieraliśmy wartości, które Ukrainie przyświecały. To właściwie się okazało, że Ukraina już nie popiera naszych wartości, a tak w ogóle to się już okazało, że razem z Donaldem Tuskiem i Olafem Scholzem przeciwko Polsce występuje. Media, politycy, wszyscy naraz i natychmiast co się dzieje? Ci sami ludzie, którzy 2 miesiące temu, wszystkich, którzy twierdzili inaczej, wyzywali od ruskich onuc, agentów i tak dalej, teraz mówią dokładnie to samo, co te ruskie onuce. Tak. Dokładnie to samo, po prostu zmiana. To widać, jak zdejmują flagi ukraińskie z profilów swoich, prawda, gdzieś tam. I nagle, prawda, banderowcy, neonazizm, 98-letni neonazista w Kanadzie, prawda, i tak dalej. Z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień, ponieważ media i politycy to nakręcają. I za każdym razem, można powiedzieć, mechanizm jest ten sam, te 80-90%, które powtarza zawsze wszystko to, co jest w mediach aktualne. Ja powiem szczerze, dla mnie na przykład było szokujące, jak zaczęła się wojna na Ukrainie. Obserwuję takiego, mam kolegę jednego, bardzo lewicowego, ale to bardzo, i obserwuję jego profil. Zaczęła się wojna na Ukrainie, on, który zawsze zwalczał nacjonalizm, prawda, i w ogóle Polska to oaza nacjonalistów, antysemitów, wszędzie faszyzm widział w Polsce, neonazizm i tak dalej, nagle patrzę, barwy Azowa. Tak. Ja piszę do niego, no ale słuchaj, czy nie widzisz pewnej sprzeczności między tym, co głosisz? Nie. No nie, dobra. Umarła Elżbieta, królowa Elżbieta. Następnego dnia on, lewicowiec, cały jest, że tak powiem, w zachwytach nad monarchią brytyjską. Tak. I po prostu doszedłem do wniosku, że to jest człowiek, który tak naprawdę nie ma swoich poglądów. On ma takie poglądy, jakie ma telewizor. Ponieważ to, co ogląda, to jest lewicowe, to ma lewicowe. Ale jak w tym lewicowym była nagle monarchia brytyjska, to z dnia na dzień został monarchistą, ale tylko w Wielkiej Brytanii. Zwalczał całe życie nacjonalizm i nagle został zwolennikiem Azowa, ale tylko na Ukrainie. Tak. I to można by, że tak powiem, mnożyć, mnożyć, mnożyć. Support current things, to się nazywa. Tak. Support current things. Tak, to, co się aktualnie popiera, prawda, tak. Także jest taka duża grupa ludzi i to są niestety ludzie, którzy wierzą w tym wszystkim mediom telewizyjno-elektronicznym. I na zakończenie powiem tak. Jest jedna rzecz, której powiem szczerze, ja nie rozumiem. I to autentycznie nie rozumiem. Mam już na tyle lat, że jeszcze pamiętam Polską Rzeczpospolitą Ludową. No dobra, no byłem dzieckiem, miałem 18 lat, jak się kończyło. I pamiętam, że wszystko, co można było usłyszeć w telewizji, było traktowane ze skrajną podejrzliwością. Ale to dosłownie ze skrajną, ponieważ wszyscy zakładali, że jak coś mówią w telewizji, to być może jest to nieprawda. I ja nie wiem, co się stało. Po 30 latach naród, który nie wierzył w nic, co usłyszał w telewizji, dzisiaj wierzy dosłownie we wszystko. Dosłownie we wszystko. W cokolwiek nie pokażą w telewizorze i nie powiedzą 15 razy i na wszystkich 5 programach, czy tam 10, po miesiącu 80%, prawda, jak owce zmienia zdanie i biegnie w tym kierunku. Szczerze mówiąc, nie znam żadnych badań socjologicznych, psychologicznych, nie wiem, czy ktoś takie zrobił, czy nie. Co się stało? Bo coś się stało, ja to obserwuję, ale nie potrafię tego jakby wyjaśnić, co się stało. No i obserwujemy to oczywiście również w kampaniach wyborczych. Zauważcie Państwo, w kampanie wyborcze zawsze opierają się w Polsce na jednej wielkiej manipulacji, której my już nawet nie wyczuwamy. A mianowicie wszystkie kampanie w Polsce od wielu, wielu lat są zrobione w ten sposób, że jest tylko dwóch przeciwników na ringu. PiS i PO. Zauważcie, że media nie pokazują właściwie i starają się eliminować wszystkich pozostałych. Ma być PiS i PO. Tak. Demokracja liberalna polega w Polsce na tym, że możecie Państwo zagłosować na PiS. Jak Wam się PiS nie spodoba i zawiódł Wasze oczekiwania, w następnych wyborach możecie zagłosować na PO. Tak.
Jak PO znów was też zawiodło, to w następnych będziecie z powrotem głosować na PiS. No i tak w kółko, tak. Razem się tak. I teraz jest pytanie, dlaczego w mediach właściwie występują tylko te dwie partie? Odpowiedź jest prosta. To nawet nie wynika tylko z właścicieli tych mediów i kogo one chcą nakręcać. A mianowicie wynika z tego, że szefowie tych mediów sobie, że tak powiem, też zamówili różne badania opinii społecznej, że tak powiem, uwagi, co ludzie rozumieją, co nie rozumieją i tak dalej. Co im wyszło? Że jeżeli na ringu jest więcej niż dwóch zawodników, to walka przestaje być zrozumiała i czytelna dla tych, co oglądają. Wyobraźcie sobie Państwo boks i na ringu byłoby równocześnie czterech zawodników, każdy z każdym. Nie zrozumielibyśmy, kto z kim się właściwie bije, prawda? No tak, no tak, tak. Ale generalnie większość ludzi by nie zrozumiała, dlatego media muszą zredukować liczbę zawodników na ringu do dwóch. I akurat redukują oczywiście do tych dwóch najważniejszych, czyli do PiS-u i PO, stąd demokracja polega na tym, że możecie Państwo głosować albo na PiS, albo na PO. I tak jest generalnie ze wszystkim i te wszystkie media celują w te 80-90%, bo one decydują te 80-90%. Te 80-90% są to dosłownie pelikany łykacze, tak. Te pelikany łykną wszystko. Jak wiadomo, pelikan jest to zwierzę, które łyka wszystko, nawet podobno jest w stanie łyknąć obcęgi. Zjeść, tak, bo po prostu łapie wszystko i najpierw łyka, potem się zastanawia, co łyknęło. Ja powiem szczerze, kiedy spotkałem pierwszy raz w mediach społecznościowych pojęcie pelikanów, tak, puściłem sobie na YouTubie, wpisałem sobie słowo pelikan i zobaczyć właściwie, jak te zwierzęta się zachowują. No, jak pooglądałem 10 minut, to już zrozumiałem. Widziałem nawet pelikana, który próbował głowę ludzką zjeść. No, podszedł do człowieka i próbował go za głowę wrzucić, prawda, do tego. Po prostu pelikan łapie wszystko. I niestety 80-90% widzów łapie dosłownie wszystko jak pelikany łykacze. Co z tym fantem zrobić, to jest olbrzymi problem. Kiedyś moja małżonka miała taki fajny pomysł, żeby wprowadzić do szkół przedmiot dla dzieci. Pod tytułem to było bezpieczeństwo kognitywne, czyli odróżnianie fałszu medialnego, propagandy i manipulacji od rzeczywistości. Niestety obawiam się, że pelikany w starszym wieku, czyli 7+, już są nie do nauczenia i stanowią 80-90% polskiego społeczeństwa. Także homo pelicanus jako definicja Polaka. Dziękuję. Nie, ja zakładam, że tutaj to jest te 10-20%. Ja powiem tak, pelikan nie przychodzi na takie spotkania. Pelikan ma telewizor. Tutaj nie jesteśmy Polakami? Z punktu widzenia pelikanów nie. A powiedział pan 80% Polaków. No, przejdziemy może za chwilę do pytań i to wyjaśnimy wtedy dokładnie, o co chodzi. Ja jeszcze bym chciała dokończyć. Żeby pokazać właśnie tę, co jest tutaj największym problemem. Jakby techniki manipulacji istniały zawsze, prawda? Jak czytamy już o starożytnych filozofach, sofiści, kwestia oszukiwania ludzi była tematem, odkąd ludzkość pamięta. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że w momencie, kiedy pojawiły się media, media są w stanie wytworzyć całkowicie spreparowany obraz rzeczywistości. Kiedyś te możliwości manipulacji były bardzo ograniczone, ponieważ możliwości jakby manipulowania rzeczywistością i obrazem rzeczywistości były bardzo ograniczone. Jakby większość ludzi, powiedzmy, żyła na wsi, żyła, nie wiem, w ścisłym związku z naturą, z jakimiś tam procesami naturalnymi, głównie zajmowała się wytwarzaniem żywności, jak ktoś nie posiał, to nie miał co jeść, umarł z głodu, prawda? Była bardzo szybko informacja zwrotna, jeśli coś było oparte na fałszu. Fałszu nie dawało się długo podtrzymywać, ponieważ jednak życie człowieka było bardzo mocno osadzone, można powiedzieć, właśnie w tych rzeczywistych ograniczeniach.
Nowoczesna technika stworzyła, i to jest nasze, to jest największe zagrożenie, z którym mamy do czynienia, stworzyła możliwości jakby naciągania struny, prawda? System finansowy jest w stanie dodrukowywać pieniądze, jest w stanie generować długi, za te pieniądze podtrzymywane są różnego rodzaju fikcje, ze względu na różne nowoczesne technologie wytwarzania tak zwanej żywności, która często żywnością nie jest, ale tworzy pewną iluzję, prawda, bo ludzie coś tam jedzą, nie są odżywieni, ale coś tam jednak do brzucha sobie wkładają, więc jesteśmy w stanie stworzyć sztuczny świat, który, jeśli dobrze zrozumiemy, jak on działa, to wiemy, że to prędzej czy później musi runąć. To musi runąć, bo to się zupełnie oddzieliło od realności. I takie naciąganie struny jest możliwe na jakiś czas, ale nie na wieczność. I to jest to, na co właśnie chcemy zwrócić uwagę, że właśnie media są w stanie wytwarzać całkowicie spreparowaną sztuczną rzeczywistość, którą ludzie biorą za rzeczywistość. I właśnie te ostatnie 3 lata pokazały to, że media są w stanie wytworzyć stan zbiorowej psychozy, gdzie ludzie już w ogóle nie kierują się tym, żeby zastanowili się nad tym, co się rzeczywiście wokół nich dzieje. Bo jak patrzymy, w jaki sposób ta psychoza została wytworzona. Powiedzmy, jeśli kiedyś była rzeczywiście jakaś zaraza, ludzie widzieli umierających ludzi, prawda? Oni to widzieli, to było coś namacalnego. Jakby dla każdego oczywiste było to, że jest coś złego, prawda, że jest zagrożenie życia, bo mieli z tym bezpośredni kontakt. Podczas tych ostatnich 3 lat, ile osób realnie miało związek z realnym zagrożeniem, gdzie rzeczywiście widziało tych umierających ludzi, gdzie widziało rzeczywiście te jakby masowe, prawda, tutaj to zagrożenie i masowe, nie wiem, gdzieś tam trup koło trupa. Ile osób to na własne oczy widziało? Nikt tego na własne oczy nie widział, bo tego nie było, prawda? Ale ludzie widzieli to w telewizji. Przecież od samego początku pojawiały się te obrazy, pojawiały się, właśnie potem się okazywało, że to były w ogóle obrazy z innych wydarzeń, gdzie cały czas był ten pasek, prawda, z liczbami, który stwarzał właśnie tą całą atmosferę psychozy, czyli udało się sztucznymi metodami wykreować coś, czego nie ma, prawda, i zobaczcie, jak łatwo to poszło, jak łatwo jest ludzi wprowadzić w taki stan. I to jest właśnie teraz pytanie, co jest warunkiem tego. I jako filozof, jakby filozofowie już od 3000 lat właśnie podkreślali to, że tą największą pułapką dla człowieka jest gra swoją własną wyobraźnią. Człowieka można zamknąć w swojej własnej wyobraźni, bo człowiek sobie wyobrazić jest w stanie wszystko. Możemy sobie usiąść, prawda, na fotelu, zamknąć oczy i możemy sobie wyobrazić wszystko. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy właśnie królową angielską. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy na Marsie. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że lecimy właśnie jakąś rakietą, prawda, gdzieś tam na Księżyc. Wyobraźnia nie ma granic. Wyobraźnia nie ma kompletnie żadnych granic. I cała idea edukacji klasycznej, to co stworzyło cywilizację łacińską, była nakierowana na to, żeby człowiek nauczył się odróżniać wytwory swojej własnej wyobraźni od tego, co namacalnie widzi, słyszy, doświadcza, od tego, co jest poparte doświadczeniem własnym, co jest poparte doświadczeniem innych ludzi. I warunkiem tego, że mamy właśnie do czynienia z takim światem, gdzie za pomocą bardzo prostych technik można wytwarzać właśnie stan zbiorowej psychozy, który jest zagrożeniem dla tych ludzi, prawda? Ponieważ jakby głównym zagrożeniem stały się nie same zarazki, ale właśnie te wszystkie środki, które miały z tym walczyć, prawda? One stały się w gruncie rzeczy głównym zagrożeniem dla ludzi. I teraz jest właśnie kwestia tego, że jeśli rozumiemy to, co rozumieli już filozofowie 2,5 tysiąca lat temu, że pułapką dla nas jest nasza własna wyobraźnia i że prawdziwa edukacja polega na tym, żeby uczyć się obserwować, czy to jest coś, co mi tylko moja wyobraźnia podsuwa,
czy też jest to coś, czego ja realnie doświadczam, to wtedy możemy wyrobić w sobie właśnie taką przytomność. I bardzo często jest tak, że będzie nam trudno odróżnić, co w tym momencie jest realne, co w tym momencie jest rzeczywiste, ponieważ nasze możliwości bezpośredniego sprawdzenia są bardzo ograniczone, prawda? Jak popatrzymy chociażby właśnie na informacje dotyczące konfliktu na Ukrainie, myślę, że wszyscy z nas mamy to uczucie, że my nie wiemy, co tam się realnie dzieje, które informacje są prawdziwe, co jest manipulowane. Nasze możliwości sprawdzenia tego są bardzo ograniczone. Więc co w tym momencie najlepiej jest robić? Najlepiej jest robić, po prostu postawić wielki znak zapytania, że nie wiem, i powiedzieć sobie szczerze i uczciwie, że naprawdę nie wiem. I teraz jest pytanie, czy ja umrę od tego, że nie będę wiedzieć, prawda? Nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć, ale właśnie to, co jest gdzieś tam tutaj naszym przesłaniem, to jest właśnie to, żebyśmy uwrażliwili się na to, uświadomili sobie na to, że nasza wyobraźnia może być naszym największym wrogiem. Nasza wyobraźnia może być używana przeciwko nam, że w naszej wyobraźni podsuwane są różne sugestywne obrazy, sugestywne jakieś scenariusze i my się w to wkręcamy, prawda? Już jesteśmy w czyimś filmie, już zaczynamy realizować pewien scenariusz. I jak często pytacie właśnie, co robić, jak się bronić, to właśnie pierwszym krokiem do tego jest właśnie to uświadomienie sobie, że po pierwsze mamy taką władzę umysłu jak wyobraźnia, że nasza wyobraźnia nie ma granic, że właśnie nasza wyobraźnia jest tym przedmiotem tego ataku, prawda, przez te wszystkie media i że jeśli nie chcemy być marionetkami w tej całej bajce, to właśnie chodzi o to, żeby pilnować tej swojej wyobraźni, żeby pilnować tego, co rzeczywiście nam jest podsuwane, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy ja to widzę, czy ja to słyszę, czy mam dowody, czy nie mam dowodów. Może po prostu trzeba w pewnym momencie pewien film wyłączyć i powiedzieć, nie wiem, nie jestem w stanie sprawdzić i jestem w stanie żyć bez tego. Już na same zakończenie właśnie chodziło nam o to, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili to, że już bardzo mocno żyjemy w tej e-rzeczywistości, jak bardzo mocno jesteśmy w tym już zanurzeni i za każdym razem, kiedy emocjonalnie się tak angażujemy w to wszystko, prawda, gdzieś udzielamy temu tak dużo jakiejś naszej uwagi, naszych emocji, to tak naprawdę już w tym wirtualnym świecie żyjemy i dla naszej własnej higieny, dla naszego własnego zdrowia dobrze jest nauczyć się właśnie pewnego dystansu, jednak jakiegoś takiego wyłączenia się psychicznego i powiedzenia sobie, okej, nie wszystko muszę wiedzieć, nie wszystko muszę ustalić i najważniejsze jest to, żeby się nie zatruwać tymi truciznami, które nam są gdzieś tam podsuwane ze wszystkich stron. To tyle, jeśli chodzi o temat i teraz zapraszamy do dyskusji. Tak, szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pytań, ja tylko chciałbym prosić, tutaj przy wyjściu po prawej stronie jest karteczka z długopisem. Jak Państwo tam wpiszecie swój numer telefonu chociażby albo adres mailowy, co oczywiście nie jest żadnym łamaniem ustawy RODO, to my będziemy wtedy Państwa informować o podobnych spotkaniach. Planujemy cyklicznie organizować spotkania z osobami, które mają poglądy konserwatywne. Nie obchodzi nas, powiedzmy, takie osoby, które są liberałami, którzy wyznają wolność w ujęciu takim swobodnym. Chodzi nam o konserwatywne osoby z konserwatywnymi poglądami. Ja tylko zanim Państwo się namyślicie odnośnie pytań, to tylko ja właściwie mógłbym powiedzieć, ale mogę zadać pytanie. Czy była nawet nie to, że partia, ale grupa w jakiejś partii, która stwierdziła od samego początku, że to jest inżynieria społeczna, że to nie ma żadnych podstaw naukowych, tylko medycznych czy innych, tylko to jest inżynieria społeczna odnośnie tej wakcynacji i wojny na Ukrainie. Czy była taka chociaż jedna grupa
na polskiej scenie politycznej? Rozumiem, że pyta mnie pan, czy pamiętam o tym, że na scenie politycznej istnieje korona. Tak. Pamiętamy. Szanowni Państwo, my w Koronie jako konserwatyści, tradycjonaliści uważamy, że polityk nie musi być politologiem, nie musi być filozofem, nie musi mieć tytułów naukowych, ale musi mieć taki, powiedzmy, mechanizm wewnętrzny, który będzie rozpoznawał w lot te wszystkie zagrożenia, które później niektórzy uważają, że muszą mieć badania statystyczne, że no wcześniej dał się nabrać, że przez półtora roku tam wprowadzał segregację, a później przeorientował się na 180 stopni w drugą stronę. My uważamy, że polityk właśnie powinien tak funkcjonować, zwłaszcza, że my jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy i polityk powinien szybko, powiedzmy, zdefiniować te zagrożenia i reagować na nie właściwie jako patriota, kierując się w swoich działaniach miłością do ojczyzny, a nie nienawiścią do jakiejkolwiek innej nacji. Teraz proszę o pytania. Kto pierwszy? Przepraszam, ja mam krótkie. Czy wiadomo już ogłoszono, jaki procent Polaków nie posiada w domu ani radia, ani telewizora? I czy ci nieposiadający między innymi ja i moi znajomi staną się wynikami? Ja tylko powtórzę, żeby było słychać, czy wiadomo, jaki procent Polaków nie posiada radia i telewizora? I czy te osoby staną się polikanami, te, które nie posiadają, tak? Czy mogą się stać, tak? To ja może... Słychać? Nie. Słychać teraz? Tak. To ja powiem w ten sposób. Jeśli się nie posiada radia i telewizora, to ciężki jest dostęp do pokarmu. Tak. Trzeba powtórzyć, bo nie było słychać. Generalnie powiem w ten sposób, że no, pelikan potrzebuje stałego żywienia i telewizja jest najfajniejsza z tego perspektywy, dlatego że się to tylko wystarczy włączyć i to cały czas leci samo i gada i coś tam się obija o uszy. Także to jest dlatego tak genialne urządzenie z tej perspektywy, ponieważ ja powiem tak, pamiętam, jak byłem dzieckiem, pamiętam jeszcze, jak się pojawił u mnie w domu telewizor. I wtedy się mówiło, że telewizor, okno na świat, wiedza, nowe możliwości, o innych ludziach, kontynentach i tak dalej. Z dzisiejszej perspektywy powiem, że to nie jest tak niestety. Telewizja to jest tuba propagandowa. I nic niestety, tak, szczujnia propagandowa, tak, i nic więcej, tak. Wartość tego, co, że ja powiem tak, no... O ile jeszcze powiedzmy te prywatne telewizje, to wiadomo, one temu służą. No na przykład jest coś takiego jak telewizja publiczna, która powinna trzymać wyższy poziom i płacimy na nią abonament. I proste pytanie, a trzyma wyższy poziom? No właśnie. Kolejne pytanie. Tam pani doktor jest. Na końcu. To proszę. Chcę zadać pytanie. Chodzi o to, że szukamy winy w sobie. Wiemy, że my ludzi nie zmienimy, bo genetyczne nasze podwlegie kształtowane przez tysiące lat spowodowało, że no niestety jesteśmy poddatni na indoktrynację, tego nie zmienimy. Ale możemy się zmienić coś innego. Możemy przyjrzeć się tym, którzy dopuszczają się owych manipulacji i tu jest miejsce pogrzebane. Wiemy, że jeśli chodzi o tego Google, to już co najmniej od chwili jego powstania z wieloma najzdolniejszych ludzi na świecie ściągał specjalistów z różnych dziedzin, to nie tylko psychologia, ale neurobiologia, wszystkie dziedziny, psychiatria, aby stworzyć ten świat, który właśnie tak ma na nas oddziaływać. My nie mamy szans z nimi wygrać de facto. Inny sposób, jak położyć na to jakieś tam, stworzyć jakieś granice. I teraz, jeżeli intuicyjnie grupa najinteligentniejszych ludzi w Polsce stwierdzi, że po prostu jesteśmy manipulowani w sposób aż tak bezczelny. Mało tego, możemy to udowodnić, no, już nie mówię o jakichś burczach, ale po prostu są ci, którzy to robią do złapania za rękę. To jest pytanie, czy na to nie powinno być kary, czy to nie powinno być rozliczane, czy w tym nowym jakimś metakodeksie karnym nie powinna się znaleźć jakaś sankcja
na to, kiedy jesteśmy w stanie udowodnić, że ktoś na przykład dwa miesiące temu mówił co innego, a teraz co innego i że to jest po prostu delikatnie mówiąc, nie mówię tylko o moralnym rozliczeniu, ale także innym. To jest jedna sprawa, a druga, która może być dla nas pewną pociechą, że czasem te nasze manipulacje możemy wykorzystywać na swoją korzyść. Do tego, co mówię, sprowokował mnie mem, który dzisiaj znalazłem na Facebooku, a brzmiał on tak. Ja się identyfikuję jako zaszczepiony na wszystko. Coś wspaniałego. Ludzie się identyfikują jako psy, koty, prawda, wszystkie 50 czy tam już 150 płci, no więc możemy twierdzić, że identyfikujemy się, wykorzystując te same mechanizmy. Dziękuję. Kreski jest. Tak, nie znam tej kreski. Tak, ale coś. Odpowiedzialność prawna. Oczywiście powinniśmy do tego dążyć, choć na ten moment oczywiście szanse penalizacji takich zachowań no, są niewielkie, prawda, bo ten system z tego żyje. Ale przynajmniej trzeba o tym mówić, no bo jakby powiedzmy. Nie wiem, niewolnictwo też kiedyś było zakazane, znaczy było dopuszczalne i kiedyś zostało zakazane, więc jeśli się pewien temat wałkuje, to nagle następuje coś takiego jak uwrażliwienie ludzi na jakiś temat i w końcu ktoś stwierdza, że się opłaca ten temat gdzieś tam podnosić. A oczywiście powinno być to karalne, dlatego że jakby my w ogóle wchodzimy, albo inaczej, przeszliśmy pewien próg, który jakby nie stał się przedmiotem takiej społecznej refleksji. Mówi się o przemocy, prawda? Ale jakby do tej pory przemoc głównie była rozumiana jako przemoc fizyczna. Ktoś fizycznie kogoś gdzieś tam naruszył. Ale już dobrze wiemy, że istnieje też coś takiego jak przemoc psychiczna, prawda? Tylko przemoc psychiczna jest jakby póki co słabo opisana, tak, żeby można było powiedzieć, stworzyć powiedzmy jasny jakiś typ przestępstwa, żeby można było określić rzeczywiście przestępstwo, powiedzmy przemocy psychicznej polegającej właśnie na manipulowaniu. Moim zdaniem to jest jakaś taka idea mi bliska, jak rozmawiam z psychologami, to ja właśnie namawiam psychologów, że moim zdaniem powinno się dążyć w takim kierunku, żebyśmy byli w stanie stworzyć właśnie jasne kryteria, za pomocą których można by uznać, że coś jest przemocą psychiczną, przemocą emocjonalną, właśnie manipulacją, która mogłaby być wpisana w kodeks karny, prawda, i po prostu ścigana jako przestępstwo. I moim zdaniem jesteśmy na tym etapie, kiedy powinniśmy po prostu zacząć o tym mówić, że istnieje przemoc na tym poziomie. Przemoc właśnie taka niewidzialna, prawda? Przemoc taka właśnie niefizyczna, która może na tym etapie jest trudna do takiego do określenia dla prawników, no bo to jeśli już wchodzimy w obszar prawa karnego, to musi być to naprawdę dobrze dookreślone, żeby nie doszło do jakiejś po prostu samowoli prawniczej i nadużywania prawa. Ale uważam, że to jest niezbędny kierunek, ponieważ po prostu wyszliśmy na taki etap rozwoju, gdzie specjaliści różne techniki manipulacji właśnie i przemocy psychicznej jak najbardziej znają. A jak wiadomo z historii i rozwoju historii świata, najpierw są przestępcy, a potem dopiero prawo przychodzi i próbuje coś z tym zrobić, prawda? Więc przestępców już mamy i teraz czas na to, żeby zacząć to penalizować. Ale też jest właśnie druga strona medalu, bo człowiek rozwija się w walce, człowiek rozwija się wtedy, kiedy musi pokonywać jakiś opór. I z drugiej strony to, co obserwuję przez ostatnie 3 lata i co mnie bardzo cieszy, to jest właśnie to, że przybywa osób, które zaczynają zadawać sobie trud, żeby zastanowić się nad pewnymi kwestiami, zadają sobie pytania, gdzieś tam coraz bardziej krytycznie myślą, bo jak nieraz o tym mówię i to dobrze wiecie, prawda, jeszcze 3-4 lata temu, jak się zajmowaliśmy tymi tematami, to naprawdę nikt prawie nas nie słuchał i się tym nie interesował, bo większość sobie żyła sielsko, anielsko, prawda, koniec historii, liberalizm do końca i w ogóle już nic złego się nie stanie. I nagle przyszło otrzeźwienie, że jednak tak dobrze nie jest i dzieją się moim zdaniem bardzo dobre rzeczy, ponieważ coraz więcej osób ma potrzebę, żeby zacząć analizować,
rozumieć, zastanawiać się i to jest, no to jest, na tym polega rozwój człowieka, prawda, gdzie trzeba ruszyć głową, gdzie trzeba się zastanowić, gdzie trzeba zrewidować swoje różne przekonania, więc też trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że zawsze tam, gdzie jest akcja, też i jest reakcja, prawda, i moim zdaniem im większe te zagrożenia ze strony manipulacji, tym jest większe prawdopodobieństwo, że zaczną pojawiać się ludzie bardzo przytomni, bardzo świadomi, bardzo krytyczni, którzy będą absolutnie mniejszością, ale to zawsze mniejszość tworzy historię. No tak, tak to zawsze było, prawda? Gdzieś ta aktywna, twórcza mniejszość pcha świat do przodu, więc ja też widzę drugą stronę medalu i też chcę, żebyście ją widzieli, żeby się gdzieś tam nie poddać jakimś takim negatywnym, pesymistycznym emocjom, ale też zobaczyć w tym wszystkim szansę na to, że będzie przybywało osób, które już będą rozumiały, że w tych czasach nie da się polegać na autorytetach albo osobach, które są przedstawiane jako autorytety, ale trzeba naprawdę być z dystansem i krytycznie nastawionym do wszystkiego po prostu, co się widzi i słyszy. To ja jeszcze uzupełnię tą odpowiedź, bo zwracam uwagę, że w Polsce są artykuły na wszystko to, o czym była mowa, o czym było w pytaniu. Ostatnio Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło taką ustawę o rozpowszechnianiu fake newsów stanowiących szczególne zagrożenie dla państwa. Mateusz Morawiecki ogłosił to jako wielki sukces rządu. Ja pamiętam, że jak to usłyszałem, to pomyślałem, że pierwszym, który powinien z tej ustawy trafić do prokuratury, jest właśnie ogłaszający ten sukces Mateusz Morawiecki, jako ogłaszający masę fake newsów zagrażających bezpieczeństwu państwa. I problem polega na tym, że to klasa polityczna i związane z nią media definiują, co zagraża państwu, a co nie. I według tej klasy politycznych i mediów Mateusz Morawiecki nie zagraża państwu polskiemu i to, co on opowiada w telewizji. Ja powiem tak, artykuł już jest, jest tylko potrzebna teraz wola polityczna. Teraz tak, tych, którzy na przykład popierali rosyjską agresję na Ukrainę. Ja akurat nie popieram, absolutnie. Ściga się z artykułu bodajże chyba 235 kodeksu karnego za pochwalanie wojny napastniczej. Za to grozi 5 lat, a za prowadzenie wojny napastniczej 25. Dobrze, gdzie są ci wszyscy polscy dziennikarze i politycy, którzy z tego artykułu byli sądzeni wtedy, kiedy NATO napadło na przykład na Jugosławię? W Polsce nawoływano do nalotów, do interwencji zbrojnej. Przecież to było nawoływanie do wojny napastniczej. I nie było woli politycznej ścigania. Polska wzięła udział, za to grozi 25 lat, w wojnie napastniczej z Irakiem. Czyli te artykuły są, jest tylko wola polityczna. W wolnej Polsce te artykuły będą wykorzystywane. I dlatego, panie Wojciechu, jak pan zostanie posłem, tak, to wtedy bardzo prosimy, żeby te artykuły były wykorzystywane, bo narzędzia prawne są. Jest tylko kwestia, kto definiuje, czy będą użyte, czy nie. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie zdefiniuje ich sam przeciwko sobie. Ale można je wykorzystać. Potwierdzam, że wola polityczna jest w tym problemie. To może każdy zrobić. Nie trzeba czekać, czy jakaś partia z tym wyjdzie, tylko to każdy może, każdy obywatel. Możemy na przykład my teraz tutaj się poszło. No i zgłosi pani to do prokuratury, no i? Zbigniew powie. Nie, prokuratura odeśle, że nie dopatrzy się przestępstwa. Nie, w trybie wyborczym to nie. Nie, w trybie wyborczym to nie, to musieliby... Tak. Nie. Zgłaszający będzie miał problem. Tak. To jest kwestia tylko umorzenia. Tryb wyborczy dotyczy tylko kandydatów, którzy startują w wyborach. Ja miałem proces w trybie wyborczym. No właśnie startowałem przecież. Tak. I wygrałem. Właśnie to jest najlepszy moment. Ale to wtedy na przykład ktoś mnie by musiał oskarżyć o coś, co jest niezgodne z prawem. Mnie. Kandydat inny musiałby oskarżyć mnie jako kandydata o coś, na przykład
jest kandydat jakiś tutaj na sali, mówi: panie, panie z ruską nocą, panu płaci Putin. No to ja go podaję do sądu i proszę bardzo, proszę udowodnić w ciągu 24 godzin, pokazać kwity potwierdzające, że mi płacą. I to jest na takiej zasadzie. Tutaj nie dałoby się kompletnie tego wykorzystać. Trzeba po prostu władzę w państwie naszym przejąć i tyle. No tak. Dziękujemy bardzo. Podajemy tak? Tak. Mikrofon. Następny. Ja jeszcze chciałam tak króciutko do tego, co państwo powiedzieli, bo tutaj z e-rzeczywistością bardzo ściśle związany jest temat, który też wiem, że państwo bardzo lubią, mianowicie szeroko pojęty globalizm, kultura globalizmu, tak? Co pani tutaj zaznaczyła, tutaj odejście od tego naszego naturalnego, zdrowego trybu życia, jak również przejęcie, tak, rodzinnego kapitału przez lobbystów, przez korporacje, gdzie bardzo podprogowo, że tak powiem, ingeruje się w życie ludzi, prawda, za pomocą fajnych spotkań, zachęca się do pewnych akcji, zachęca się do pewnego stylu życia, pewne idee przemyca się w mailach i tak dalej. Chciałabym po prostu, żeby państwo się jakoś ustosunkowali, prawda, jak ta właśnie kultura globalistyczna, czy tutaj, precyzując to pytanie, czy tutaj ukrócenie, że tak powiem, roli lobbystów na terenach kraju troszeczkę mogłoby przyczynić się do zwiększenia świadomości w społeczeństwie, prawda? Znaczy myślę, że odwrotnie. Najpierw wzrost świadomości, a potem dopiero ukrócenie lobbystów, prawda? No bo kto miałby to zrobić? To jest potężna władza i dlaczego demokracja jest tak potrzebna? No bo demokracja to jest pewna fasada, która ma odwrócić uwagę ludzi. No to też jest spektakl, prawda? I ludzie mają być przekonani, że walczą o władzę, że mają władzę, a nie zdają sobie sprawy z tego, że ta władza jest zupełnie gdzieś indziej. To jest władza, no właśnie mentalna, prawda? Jest to władza psychologiczna, władza, która polega na programowaniu naszego myślenia, naszego odczuwania, naszej percepcji przede wszystkim, naszego wartościowania i między innymi w ostatnim numerze Nowoczesnej Myśli Narodowej, czasopisma, które redaguję, umieściłam artykuł o neokolonializmie i tam zwróciłam uwagę na to, jak ten neokolonializm był ludziom pakowany do głów. Konkretnie chodzi o Hollywood, o filmy amerykańskie, o seriale amerykańskie. Jaka to była idea? Filmy, w sensie pewna ciekawa fabuła, miała tylko i wyłącznie przyciągnąć uwagę ludzi, tak żeby ludzie na to patrzyli. Ale całość była potrzebna po to, żeby ludzie widzieli, jak ci Amerykanie żyją, to znaczy jak w tych filmach żyją, prawda? Czyli jakie mają fajne domy, jakie mają fajne samochody, totalna konsumpcja, luz, wieczna zabawa. I tak ludzie na całym świecie oglądali te filmy i oczywiście byli przekonani, że tak w Ameryce wszyscy żyją, prawda? Że tak po prostu wygląda Ameryka i że to jest w ogóle jakby no idealne życie, to jest super życie, po prostu no większość ludzi na świecie nagle chciała tak żyć. A o co chodzi? To był marketing, to był najlepszy moim zdaniem marketing świata, gdzie właśnie fabuła, historia była tylko i wyłącznie taką wędką, prawda? Żeby przyciągnąć ludzi do kin, potem przyciągnąć ludzi przed telewizory, żeby ludzie chcieli to oglądać, a jednocześnie obraz po obrazie się przesuwał, nasza podświadomość to wszystko łykała, prawda? Bo nasza podświadomość tak działa, te wszystkie obrazy pakowaliśmy sobie do głowy, a te obrazy to były programy i po takim filmie to już człowiek chciał tak żyć, prawda? I dlatego tak potem łatwo to wszystko z zachodu do nas przyszło, bo ludzie w podświadomości te wszystkie obrazy już mieli. Zobaczcie, w 80-tych latach filmy amerykańskie zaczęły zalewać polskie kino już w latach 80-tych, nie po 89, już wcześniej. To już było przygotowywane, prawda? I teraz w momencie, kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem, które nie zna tych technik, bo o tym nikt nie mówi, tego nikt nie uczy, prawda? Bo to jest tajemnica, to jest właśnie tajemnica tego systemu. Jak programować podświadomość za pomocą tych obrazów? Ludzie są bezbronni.
oglądają fajne filmy, oglądają fajne seriale, a nie rozumieją, co się podczas tego dzieje, że już wychodzą przeprogramowani, że zaczynają zmieniać swój system wartości, zaczynają zmieniać swoje patrzenie na świat, nagle się okazuje, że rzeczy, które wcześniej były, nie wiem, Bóg, honor, ojczyzna, nagle się okazuje, że no... Te ileś tam tysięcy dolarów, żeby się ustawić i kupić sobie taki fajny dom i brykę, no to może jakby coś tam się jednak złamało z tych naszych wartości, no bo jednak to jest fajne życie, prawda? I moim zdaniem drogą do tego jest po prostu uświadamianie. Ja nie widzę innej drogi. Jakby my na razie robimy w ramach tego, co możemy. Mam nadzieję, że nasze możliwości działania będą z czasem większe, ale też i was namawiamy do tego, żeby iść właśnie tą drogą, żeby samemu się szkolić, czytać książki na temat właśnie chociażby marketingu, manipulacji, tych różnych technik, znajdować, jak one są stosowane wokół siebie, mówić ludziom o tym, nie bez jakoś tam nachalności, po prostu normalnie rozmawiać, żeby jak najwięcej osób to rozumiało, po prostu, że nasz umysł jest wykorzystywany przeciwko nam. To, jak działa nasz umysł, jak nasz umysł łatwo chłonie obrazy, łatwo chłonie różne treści, jak to jest wykorzystywane po to, żeby nas programować, ale nie w naszym interesie, tylko w interesie tych, którzy tym sterują. I im więcej osób będzie to rozumiało, tym myślę, że przyjdzie moment, że pojawi się taka społeczna potrzeba jakiejś takiej higieny psychicznej, żeby po prostu takie ośrodki wpływu najzwyczajniej w świecie usunąć, spenalizować, ścigać i utrudniać im życie i jakby postawmy sobie, że to jest ten cel, żeby to, co w tej chwili jest normalne i bezkarne, było dla ludzi oczywiste, że to powinno być karalne i że to jest jakoś tam moralnie naganne. Kolejne pytania. Dziękuję. Tutaj pan. Ja może trochę odbiję, ale myślę niedaleko od tematu. Mianowicie mówimy rzeczywistość. Za tym stoją globaliści, a globaliści są wrogami państwa narodowego. I o tą relację chciałem zapytać i już mówię, skąd inspiracja, bo tu też miałem inspirację. Niedawno zagadnął mnie pewien starszy pan i zaczął mi tłumaczyć, że państwa narodowe to wymysł szatana. I w związku z tym właśnie prośba o odniesienie się do tego i czy przypadkiem takie teorie nie wychodzą też ze środowisk globalistycznych. Nie wiem, dlaczego ja mam odpowiedzieć, ponieważ ja jestem tylko politologiem, a moja żona jest wielodyscyplinarna, jak była przedstawiona. Więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego państwo narodowe miało być wymysłem szatana. Generalnie tezy tego typu przedstawiają konserwatyści w Polsce, którzy są pod wielkim wpływem niemieckiej myśli politycznej, dlatego że Niemcy cały czas, niemieccy konserwatyści żyją wizją zjednoczonej imperialnej Europy z nimi na czele, tak? A my Polacy, niektórzy to przyjmują, nie bardzo rozumiejąc, że to mamy mieć status chłopów pańszczyźnianych, co tak. Generalnie ja bym powiedział raczej tak. Myślę, że pomysł zjednoczenia całego świata w jedno państwo, stworzenia jednego społeczeństwa na grobie wszystkich narodów, stworzenia świata bez Boga, bez wartości, tradycji i tak dalej. To jest dopiero pomysł szatański. Aczkolwiek kiedy się na filmie usłyszałem taką bardzo ciekawą rozmowę, to był jakiś horror, w którym szatan kogoś kusił i mówił, że Boga nie ma. I usłyszał taką odpowiedź: ty, szatanie, nie możesz twierdzić, że Boga nie ma. A dlaczego? No bo nie byłoby również i ciebie. Tak. Także, no ale akurat widzę Kamil zadający pytanie, uciekł, bojąc się szatańskiej odpowiedzi. Tak. Tutaj Magda, tutaj. Dzień dobry, panowie. Niestety nie padło ani razu słowo o marksizm. Dlatego kilka moich bardzo pytań zostało niestety zdemolowanych. Krótkie adwocem a propos algorytmu YouTube'a. Nie byłbym tak zadowolony z siebie. A to, czy jest o tym ban na YouTube'ie, czy nie ma, to już jest kwestia chyba tylko suwaków faktycznie, które zostawiono, że pewien poziom został przekroczony.
To tak mała docena. Natomiast tak jak ja mam proste pytanie. Po co to wszystko? Do czego to zmierza? Właśnie skończmy się. Teraz. Po co to wszystko? Bo ja zakładam, że jednak ktoś panuje nad pewnymi rzeczami. Pewne rzeczy są, owszem, losowe, jakieś tam pojawiają się szumy, ale nie uważam, nie sądzę, żeby ktoś nie miał szerszego wglądu w to, co, no, o czym był właśnie ta uchwała. Po co to wszystko? Na pewno jest kilka poziomów tej gry, prawda? I jest poziom taki polityczno-społeczny. I no zawsze tak było, że była władza i władza była zainteresowana tym, żeby umocnić się na tyle, żeby już była nie do obalenia. I rzeczywiście dzięki nowoczesnej technice ta asymetria między rządzącymi i rządzonymi jest coraz większa. I to jest coś też, o czym wielokrotnie mówię, bo to jest największy właśnie problem tego wszystkiego, ponieważ ci rządzący coraz bardziej monopolizują wiedzę. Wiedzę technologiczną, chociażby oni właśnie tworzą i kontrolują te wszystkie wielkie media. Oni tworzą te algorytmy, oni są właścicielami tych mediów i tutaj jakby przepaść między zwykłym obywatelem, a właśnie takimi wielkimi korporacjami i tą wiedzą tam gromadzoną jest olbrzymia. Do tego oczywiście asymetria kapitałowa, tam jest pieniądz, a pieniądz to są możliwości i przede wszystkim można powiedzieć, taka przepaść ideologiczna, dlatego że to jest szeroki temat. Ja będę na pewno pisała o tym książkę. Ci, którzy sterują całym tym światem mediów, to nie są materialiści, to nie są ludzie, którzy uważają, że człowiek to tylko ciało, kawałek właśnie ciała i tylko tyle, tylko to są ludzie, którzy no, nie bez powodów mocno interesują się buddyzmem, hinduizmem, różnymi stanami świadomości, ponieważ oni mają świadomość tego, że nasz sposób myślenia o świecie, nasza świadomość ma olbrzymi wpływ na to, kim jesteśmy, co robimy, jak działamy. Więc oni widzą siebie jako takich demiurgów, takich bogów, takich stworzycieli, którzy powołują do życia pewien właśnie wirtualny świat, który staje się światem rzeczywistym dla zwykłego człowieka i oni czują się panami. Czują się panami, ponieważ oni tworzą sztuczne rzeczywistości, one tworzą rzeczywistości, w których żyją miliony ludzi. To jest niesamowita władza. I jakby dla przeciętnego człowieka, jakby przeciętny człowiek nie ma takiej potrzeby, prawda, posiadania jakiejś takiej władzy nad masami. Przeciętny człowiek po prostu chce mieć pracę, rodzinę, dom, jakieś normalne życie. Oni mają inne potrzeby. Ich to kręci, że stwarzają światy, które rządzą życiem milionów ludzi. Sobie pomyślmy o tym. Algorytm, który rządzi, powiedzmy, nie wiem, Facebookiem czy YouTube'em, rządzi naszym światem, prawda? My się do tego dostosowujemy. Jest tutaj olbrzymia asymetria. I to jest ten poziom, można powiedzieć, socjologiczny. I oczywiście jest wyższy poziom, jakby ja uważam, że nie jesteśmy tylko materią i istnieje świat duchowy. Jestem o tym przekonana, nie jestem w stanie tego udowodnić, więc mówię tutaj na zasadzie własnego przekonania, gdzie no, uważam, że istnieje coś takiego jak dążenie do tego, by ludzkość opętać, zniewolić, także duchowo, prawda? Jak popatrzymy na wątek, który się pojawiał cały czas gdzieś w myśli katolickiej, w teologii, w filozofii katolickiej, tam była zawsze ta idea, że szatan jest w stanie rządzić człowiekiem właśnie poprzez podsuwanie mu różnych obrazów, poprzez właśnie manipulowanie percepcją rzeczywistości, poprzez nazywanie tego, co jest złem, dobrem, poprzez nazywanie kłamstwa prawdą. Więc w moim przekonaniu mamy też tutaj do czynienia z tym właśnie porządkiem duchowym, ale niestety
także nawet kręgi katolickie, religijne, czy szerzej chrześcijańskie żyją tak, jakby zła nie było, prawda? I to jest już moje osobiste przekonanie, że żyjemy naprawdę w takim momencie, gdzie jest źle, dlatego że nawet właśnie to zło jakoś tak zniknęło z tej percepcji nawet przeciętnego katolika. Zła właściwie nie ma. Zło to faszyści, nacjonaliści, jacyś tam fobowie różni. I denialiści klimatyczni. I denialiści klimatyczni, więc jakby to już docieramy do tych kwestii właśnie związanych ze światopoglądem, czy przyjmujemy istnienie świata duchowego i w jakiej formie, to wtedy też możemy zobaczyć tutaj żelazną logikę, że zło osobowe, ale nie ludzkie jest w stanie także wykorzystywać różne technologie do swoich celów. Dziękuję bardzo. Tutaj panie, później pan. Tutaj panie. Ja mam pytanie do pani Magdaleny. W nawiązaniu do pani ostatniego nagrania pod tytułem Zagodzić system, uzdrawiając siebie. Najpierw, czy. Bo to jest bardzo duża, że tak powiem, intuicja pani. Jakby z tych okoliczności, czy pani zna kanał lekarzy Łukasza i Mateusza Rodzeń? Ale jakby słyszałam, znam ogólne założenia tej diety, prawda? Ale... To znaczy, no, to nie chodzi o, znaczy tak, dietę, ale to nie tylko chodzi o dietę ketogeniczną, ale w ogóle niską węglowodanową, nieprzetworzoną jest. No po prostu jak odsłuchałam to pani ostatnie nagranie, to po prostu byłam w dużym szoku, dlatego że właśnie w ten ostatni weekend, znaczy dwa weekendy temu, odbyła się właściwie europejska konferencja zorganizowana przez nich. Konferencja niskowęglowodanowa, gdzie występowały osoby, że tak powiem, którym oni albo ich dietetycy wycofali na przykład cukrzycę drugiego stopnia, to się tak nazywa. Po prostu to są lekarze, którzy głoszą, że przyczyną wszystkich chorób metabolicznych, o podłożu metabolicznym jest tak zwana insulinooporność, której lekarze nie chcą, znaczy nie chcą właśnie, dlaczego lekarze nie chcą o tym mówić. I tu jakby pani intuicja i ich jakby empiria, mówiąc językiem cybernetycznym, czyli nie ogólne, tylko oni od szczegółów wyszli sami. U siebie usunęli na przykład stłuszczenie wątroby, każdy z nich schudł po 20 kilo. Są po prostu zdrowi i pomagają innym ludziom. To są lekarze, którzy mają 400 tysięcy wyświetleń na YouTubie. I dla mnie po prostu to jest rodzaj takiego nowoczesnego patriotyzmu. Bo oni bez kompleksów jakby dotyczących swojej wiedzy, a przecież kształcili się w Polsce, oczywiście krytycznie do tego patrzą, znaczy rozgadałam się, po prostu chciałam uzyskać odpowiedź, czy pani po prostu nie słyszała, bo jakby te drogi się schodzą, to znaczy pani jakby podejście filozoficzne, intuicyjne, bo pani daje świadectwo w tym ostatnim nagraniu, czy ma swojego zdrowia, czy jest post. I oni też jakby o tym mówią. I tutaj opatruję wielką nadzieję. Dla mnie to jest taki rodzaj oni są jak takim koniem trojańskim, którzy może zrobić wyłom w systemie. Oni wręcz o tym mówią. Mówią o całym układzie Big Food i farmy tak samo. To jest jeden pies. Tak. Znaczy no, ja mówię, ja to obserwuję od tych 3-4 lat i jest coraz więcej osób, które już zrozumiały, że to się wszystko kupy nie trzyma, że jakby to, co jest oficjalnie mówione, coraz bardziej rozmywa się z tym, co się w świecie dzieje, prawda? Gdzieś mówi się nauka, postęp naukowy, więc ludzie powinni być coraz zdrowsi i tak dalej. Taki jest ten oficjalny przekaz, a dookoła widzimy, że jest odwrotnie. Przecież czy to jest normalne, że nie wiem, kilkuletnie dzieci są ciągle u lekarza, że ciągle chorują, prawda? Jakby widzimy, że jest coś nie tak i jest coraz większa grupa osób, która, albo inaczej, człowiek w takiej sytuacji musi dokonać wyboru, czy zamyka oczy na rzeczywistość i po prostu żyje w tej bańce dla swojego jakiegoś własnego komfortu, czy odwrotnie,
zaczyna jednak iść za tym, co widzi, co słyszy, czego doświadcza, czego doświadczają ludzie wokół niego i zaczyna tropić i zastanawiać się, co jest nie tak, o co chodzi, prawda? To jest ta decyzja, którą każdy musi podjąć. I są ludzie, którzy podejmują tę decyzję, nie, to ja żyję w swojej bańce, bo mi tak jest wygodniej, bo nie muszę wtedy nic negować, nie muszę nic zmieniać, ale oni podniosą konsekwencje prędzej czy później swojego wyboru. I są ludzie, którzy stwierdzają, nie, ja jednak idę za głosem mojego sumienia, za głosem mojej intuicji, za głosem mojego doświadczenia i po prostu zaczynam wchodzić na zupełnie drugą, inną drogę. Ja odnoszę wrażenie, że autentycznie jakby dochodzi do takiego właśnie rozdzielenia się, rozwarstwienia trochę społeczeństw, że jakby jedni idą na lewo, drudzy idą na prawo, jedni idą właśnie za tym głosem tej swojej intuicji i tego jakby doświadczenia, że coś jest nie tak, a inni się zupełnie okopali, nie chcą widzieć, nie chcą słyszeć, bo ten strach, lęk, interes i tak dalej jest zbyt duży. I w kwestii właśnie tej diety, no jakby no dzieje się tutaj dużo, bo jakby to, co jest oficjalne, po prostu nie działa i uczciwi lekarze, którzy mają w sobie jeszcze trochę uczciwości, widzą, że to nie działa i że medycyna wielu rzeczy nie potrafi rozwiązać. Bo jakby tutaj taka właśnie już krótka taka dygresja. Jakby do czego ten system dąży? On dąży do tego, żebyśmy zupełnie przestali ufać samym sobie i żebyśmy we wszystkim polegali na jakichś zewnętrznych ekspertach, zewnętrznych autorytetach, zewnętrznych opiniach, żebyśmy ze wszystkim latali do lekarza, do dietetyka, do jakiegoś specjalisty, do fachowca i żebyśmy samym sobie nie ufali, żebyśmy byli bezradni w każdej sytuacji, prawda? I to prowadzi do tego, że nagle człowiek zupełnie traci kontrolę nad swoim własnym życiem, bo wpada w szpony dziesiątek różnych ekspertów i tak dalej i w gruncie rzeczy nikt nie bierze za nic odpowiedzialności, a my potem zostajemy z problemem, więc dlatego ja jeszcze raz podkreślam, naprawdę dzieją się bardzo złe rzeczy, ale na te bardzo złe rzeczy przychodzi bardzo dobra reakcja i jest coraz więcej osób. I ja na przykład nigdy nie słuchałam wykładów braci Rodzeń, byłam na ich stronie. Oni na swojej stronie przepraszają za swoją wcześniejszą praktykę. Mają takie oświadczenie, jakby nie jestem w stanie ocenić na ile szczere, na ile jakiś, nie wiem, pomysł marketingowy, nie mam zielonego pojęcia, ale istnieje oświadczenie, że tak, słuchaliśmy wcześniej amerykańskich dietetyków, leczyliśmy was według właśnie zaleceń amerykańskich dietetyków i w momencie, kiedy nie działało, to oskarżaliśmy was o to, że nie przestrzegacie tych reguł, że na pewno po kryjomu coś tam jecie i tak dalej, prawda? A już teraz wiemy, że to po prostu nie miało prawa zadziałać i my was za to przepraszamy, prawda? Jakby jest to, można powiedzieć, fajne, czy szczere, czy uczciwe, nie jestem w stanie ocenić, ale no właśnie, po prostu coś się dzieje i idźmy za głosem właśnie naszego sumienia, bo na końcu tylko to zostaje po prostu. Wystarczy zobaczyć, jak bardzo dobrze ma się branża suplementacyjna, tak? Wszystko, rynek tak naprawdę kreuje w nas potrzebę przyjmowania suplementów. Wiele chorób jest klasyfikowanych jako choroby stricte cywilizacyjne. I do tego, co pani doktor powiedziała, ja tak szybciutko skończę, bo jeszcze dwa ostatnie pytania będziemy musieli skończyć nasze spotkanie. Też polecę pana doktora Olecha. Pan Olech jest znakomitym ginekologiem. Nie pracuje niestety w Polsce. Natomiast szukał przyczyn zaburzeń cyklu menstruacyjnego u kobiety. O co chodzi? Dowie się, że choroby cywilizacyjne nie były znane oczywiście w czasach starożytnych, tak? I przede wszystkim ludzie zbieracze, tak? Nie miały żadnych problemów z wszelkimi chorobami cywilizacyjnymi, które się też wiążą z insulinoopornością, tak? Wszystkie te ludy cechowało to, że miały dostęp do bardzo dobrego pożywienia, tak? Świeżej wody, one żyły tak naprawdę cały czas na zewnątrz, jak również praktykowały okresowy post. Dobrze, o temat jeszcze dwa ostatnie pytania. Ja mam takie pytanie do Państwa trójki.
co Państwo uważacie, jakie jest najbardziej w najbliższym okresie czasu największe zagrożenie dla Polski? Bo tutaj dużo różnych rzeczy Państwo wymieniliście, ale są jeszcze na pewno inne. Co Państwo uważacie, jakie jest, co jest najbardziej z tego, co mogło się wydarzyć, albo jakie jest największe zagrożenie? A drugie pytanie jest podobne, tylko odwrócone. Jak uważacie Państwo, jaki sukces można pomyśleć, aby wyobrazić sobie, że zaistniał w Polsce przez, nie wiem, ostatni rok już? Sukces. Ja krótko odpowiem, żeby tutaj goście mieli przede wszystkim możliwość wypowiedzenia się. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić 4 lata temu, jakby ktoś zadał pytanie kandydatowi na posła, o co będzie Pan walczył w Sejmie, jeśli Pan się dostanie. I ten kandydat mówi tak, będę walczył przeciwko temu, żebyście mogli przemieszczać się z miasta do miasta, żebyście mogli pójść na cmentarz, odwiedzić swoich zmarłych, żebyście nie musieli nosić, żeby swobodnie oddychać, żebyście nie byli przymuszani do eksperymentów medycznych. Wyobrażacie sobie Państwo coś takiego? No nie. Ja uważam, że teraz to, co się dzieje w kampanii wyborczej, że jedni zamienili flagi ukraińskie na flagi polskie, udają patriotów, że walczą o interes Polski, drudzy znowu flagi unijne przeobrazili sobie w serduszka biało-czerwone, też udają polskich patriotów. Wszyscy teraz walczą o polski interes narodowy. Bo jesteśmy, jak to nasz wiceprezes powiedział, w takiej taktycznej pauzie. W taktycznej pauzie. Taką taktyczną pauzę obserwowaliśmy przy wyborach prezydenckich, gdzie to premier mówił, że przecież ten wirus nie był taki zły, daliśmy sobie z nim radę, trzeba iść do wyborów, kredialnie i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj ja to bym tak chciał tylko powiedzieć, że będzie na pewno dużo gorzej. Będzie na pewno dużo gorzej. Jeśli my, wyborcy wszyscy, grewialnie spowodujemy, że tych przeszkadzających, tych od początku będzie tylko jeden, albo będzie drużyna Brauna, będzie więcej takich zdeterminowanych, no to nie będą mieli tak łatwo tam na górze, a Państwo będziecie mieli łatwiej. Dużo po prostu będzie się lepiej żyło. Także jak będzie najgorsze, co może być, najgorsze, co może być według mnie, to wciągnięcie nas w wojnę. To wciągnięcie nas w wojnę. Na szczęście teraz nie było tak jak w 1939 roku, że nie daliśmy się wepchnąć piersi do wojny, jako ten zderzak taki strategiczny, jak to mówią geostrategzy. Czy będzie to tak? No jak zostaną ci sami przy władzy, no to cóż ich zatrzyma do tego, żeby przecież zwalczyć z tego znienawidzonego zbrodniarza, który jest dalej naszym sąsiadem i będzie obojętnie, jak by nie było, on dalej będzie naszym sąsiadem. Także i co nas czeka, to naprawdę jeden Bóg wie, jedynie co, no to musimy robić wszystko to, co się da, żebyśmy my żyli tutaj dostatnio, żebyśmy działali, powiedzmy, we własnym interesie, a nie w interesie obcych nacji, jakiekolwiek one by nie były. To tylko tyle. Tych zagrożeń oczywiście jest sporo. To, co w tej chwili już widać, no to jest właśnie ściśle związane z poprzednim tematem, czyli no kwestia zboża i ziemi, prawda? Jakby scenariusz jest jasny. Zachodni kapitał przejął grunty na Ukrainie, jakieś miliony hektarów. No po prostu przemysł, rolnictwo wielkoobszarowe i polskie rolnictwo ma zniknąć, prawda? Ma zostać zniszczone. I to będzie powiązane ściśle z federalizacją Unii Europejskiej, o której też od dawna mówimy i tutaj po to napisałam moją książkę Niemiecki sen o imperium, żeby pokazać, jak ten scenariusz jest realizowany, bo w tej chwili już jest szachmat, prawda? Jakby Niemcy i Francuzi powiedzieli jasno, przyjmą Ukrainę do Unii Europejskiej, ale pod warunkiem, że Polska zgodzi się na federalizację, prawda? Czyli tam zniesienie prawa weta przede wszystkim, no i potem wspólna armia i tak dalej. No a to będzie oznaczało, że no,
zostaniemy jakby polski przemysł, polskie rolnictwo już zupełnie zostanie wtłoczone właśnie w ten system wielkoprzemysłowy, wielkoobszarowy. W Stanach Bill Gates jest największym właścicielem ziemskim. No i tu się pojawi kwestia, co tam będzie w ogóle hodowane i czym ludzie będą karmieni, tak jak się mówi, właśnie pasza przemysłowa i totalne uzależnienie po prostu ludzkości egzystencjalne od garstki najbogatszych, prawda? Ponieważ jeśli garstka najbogatszych będzie de facto sterować całą podażą żywności, no to jest w stanie, no, no to, to jest uzależnienie egzystencjalne, prawda? Jeśli, jeśli ktoś będzie nieposłuszny, nie dostanie jeść, umrze z głodu, więc moim zdaniem to jest to największe zagrożenie, które się na naszych oczach już dzieje, prawda? Które się na naszych oczach już dzieje i dlatego też jakby mówię o tym temacie żywienia, dlatego że w momencie, kiedy dokonujemy określonych wyborów konsumenckich, kupujemy u określonych osób, dajemy im zastrzyk finansowy, prawda? Nie zasilamy tych wielkich, a zasilamy powiedzmy sąsiada rolnika i moim zdaniem to jest ten kierunek naprawdę dla nas po prostu egzystencjalny. No, no, no chodzi o to, co będziemy jeść, czy będziemy mieli w ogóle co jeść, ponieważ akurat znowu tutaj Ukraina no jest symbolem, prawda, symbolem głodu, że na takiej Ukrainie ludzie masowo mogli ginąć z głodu, no bo ktoś postanowił wprowadzać tam gospodarstwa właśnie wielkoobszarowe, no bo to była przyczyna, prawda, tego głodu, właśnie niszczenie tego małego rolnika, tego kułaka, dlatego że Związek Radziecki dostał od Stanów Zjednoczonych wielkie kombajny i wielkie maszyny, które mogły obrabiać tylko i wyłącznie wielkie gospodarstwa i dlatego całe właśnie to rozkułaczanie było, było potrzebne, więc oby historia się nie powtórzyła, prawda? Więc myślę, że to jest coś, o czym trzeba mówić i trzeba mieć tego świadomość, bo to już nie jest zabawa, prawda? Tu, tu chodzi o, o nasze biologiczne przeżycie. A co się dobrego dzieje? No właśnie ta świadomość ludzi jest coraz większa i taki, jest coraz więcej osób, które wychodzą z tego komfortowego świata tworzonego przez ten system, bo ten system rozleniwia, mamy wszystko podsuwane pod nos, prawda? I na końcu człowiek wyzbywa się wszystkiego, wyzbywa się własności, bo jest łatwiej, bo przecież wszystko można kupić, prawda? I jest coraz więcej osób, które stwierdzają, że nie, trzeba zakasać rękawy i nie wiem, uprawiać nawet własne pole, czy mieć jakieś gospodarstwo, prowadzić własny biznes, ciężko pracują, ale się nawzajem wspierają i chce im się. I tacy ludzie są godni, godni szacunku, godni wsparcia i po prostu trzeba ich naśladować, bo to wygodnictwo i to rozleniwienie to jest właśnie pułapka. Ja już bardzo króciutko. Największe zagrożenie dla Polski federalizacja Unii Europejskiej, czyli zmiana traktatów likwidująca weto narodowe na korzyść większości i towarzysząca temu projektowi wspólna polityka zagraniczna i wspólna armia europejska. Największe, że tak powiem, sukces Polski. Największym sukcesem Polski było to, że ja się tutaj nie zgadzam z niektórymi, którzy twierdzą, że Amerykanie nas chcą do wojny na Ukrainie wciągnąć. Uważam, że jest przeciwnie. Polska elita władzy chciałaby w tej wojnie wziąć udział, a Amerykanie się nie chcą konfrontacji NATO-Rosja, bojąc się, że to się może zakończyć wojną atomową. I słusznie. Dlatego największym sukcesem Polski jest to, że Amerykanie nie pozwolili Polsce wziąć udziału w tej wojnie. Thank you.